Hejka, z tej strony Lumgra. A to pierwszy odcinek dekadówki. Lecimy. Dekadówka, 10 dni. Czym jest właściwie dekadówka? Na początku miało być podsumowania tygodnia, jak obiecaliśmy w dwóch poprzednich filmach, ale chcieliśmy też poradniki, więc wyszliśmy z założenia, że będziemy to przeplatać pomiędzy sobą. Tak, w jednym tygodniu, w jeden weekend będziemy nagrywać i montować odcinek z takiego podsumowania właśnie, a w kolejny weekend będziemy nagrywać i montować poradnik czy vlog. W związku z tym dekadówki będą się ukazywały co dwa tygodnie. Myśleliśmy na dwutygodniówkę, ale brzmiało to trochę głupio. Dziwnie. Więc z racji, że dekada, 10 dni, bo pracujemy wiadomo tylko od poniedziałku do piątku, weekendy mamy wolne, więc 5 dni razy 2, 10, 100 są nasze łupy, można powiedzieć, ostatnich 10 dni naszej pracy. Tutaj na pewno pojawi się teraz licznik pokazujący, ile wydaliśmy na poszczególne rzeczy i ile w przeliczeniu oczywiście na złotówki, ile zarobimy na tych wszystkich rzeczach. Podzieliliśmy ten format ogólnie na trzy części. Na początku będziemy pokazywać męskie rzeczy, które sprzedajemy generalnie przez Grailed. Kolejne będą damskie rzeczy, które też będą szły za granicę na Vestiaire Collective. A trzecia sekcja rzeczy to są rzeczy, dla was, które będziecie mogli od nas później kupić. Oczywiście te rzeczy, które będziemy wam przedstawiać, to jest tylko jakaś część tych rzeczy, które nam się udało polować w Lumpexach. Tak, duża część. Wybraliśmy takie najciekawsze rzeczy. Tak, i takie, które będziemy sprzedawać jakby w detalu, bo sprzedajemy, można powiedzieć, też hurtem, czyli w bulkach. Sprzedawać coś bulkiem oznacza, że sprzedajesz po prostu paczkę rzeczy za, przypuśćmy, ułamek ich wartości rynkowej, czyli... Załóżmy, za połowę ceny rynkowej sprzedajesz, tak, ale w dużej ilości. Rzeczy. I co ci się w sumie opłaca, bo nie traci... Ktoś sprzedaje jakby za ciebie to wszystko. No, wysyłka i... do jednej osoby. I ogólnie, jeżeli chcesz zaoszczędzić trochę czasu, to jest dobra opcja, albo jeżeli brakuje ci akurat pieniędzy. Wiele osób szuka właśnie takich bulków. Myślę, że o bulkach też swoją drogą warto będzie nakręcić odcinek, jako wszystkim innym. Mamy materiał na cały, na końcu roku. Dobra, zaczynamy teraz od rzeczy, które będziemy wystawiać na Grailed. Męskich. Dzisiejszy łup. Pewnie wielu z was kliknęło w ten filmik dla tej rzeczy. Koszulka Supreme. Supreme Bogo z roku 2014. Na 20-lecie firmy, która powstała, jak łatwo policzyć, w 1994 roku. Jej wartość to około 1000 zł. Gdzieś $250, w takim stanie oczywiście, jakim ona jest, bo gdyby była bez tego crackingu, jak tu widać na druku, no to kosztowałaby znacznie więcej. To już by było, myślę, można było celować w $300-400, ale w takim stanie spokojnie za tego tysiaka pójdzie. Mhm. To jest koszulka z 91 roku. I to jest z musicalu, którego autorem jest między innymi autor takich musicali jak Jesus Christ Superstar. Czy koty? Andrew Lloyd Webber, dokładnie. No. Bardzo znana postać, kompozytor. No i wartość tej koszulki to około, myślę, $100. $100, liczmy na czysto. 350 zł na czysto. Kolejna też musicalowa rzecz. To jest też początek lat 90. Ta bluza już jest nieco mniej warta. Już stawiałbym na jakieś $50-60, więc liczmy 200 zł na czysto. No i te rzeczy trzeba pokazać już dwie naraz. Wczorajsze łupy w jednym lumpeksie. Kamizelka i overshirt marki Rick Owens. No i to są już wybiegowe rzeczy z kolekcji Vicious Spring Summer 2014. Podobnie w sumie jak koszulka Supreme. Nie od jednej osoby. Nie, to na pewno nie od jednej osoby. Ale są takie rzeczy, po których po prostu widać, że to jest ten projektant. One są takie, które można powiedzieć, że one szybko zejdą. I zejdą za dobrą cenę, bo... No, realna wartość każdej z tych rzeczy to około 1000 zł. Około $400. Liczmy, że za te dwie rzeczy, za kamizelkę pewnie trochę mniej, ale liczmy, że za obie te rzeczy dostaniemy spokojnie jakieś 2000 zł. Tak. No i warto dodać też, że te rzeczy retailują około 5000 zł. Tak. Więc bardzo, bardzo dużo. Więc dwie nowe kosztowały około 10 tysięcy. No i te metki też są schowane dosyć głęboko, więc możliwe, że ktoś też przeoczył. A nam się udało je kupić po 13 zł sztuka, warto też dodać. Kolejna rzecz też wczoraj. Wisiała razem z Rickami Owensami. Całkiem możliwe, że to od jednej osoby. Stylistyka jest bardzo ten sam podobna. Rozmiar, podobna stylistyka. Wisiała właśnie na sukienkach damskich. Warto też wspomnieć, że tamte overshirty i kamizelki, kamizelka wisiała na podkoszulkach. Zaglądajcie pod koszulki damskie. A na koszulach wisiał overshirt. Oczywiście na koszulach damskich też, tak. Więc warto wspomnieć. No
to taka właśnie sportowa linia projektanta. To jest współpraca właśnie Yoshiego Yamamoto z marką Adidas, to jest ich wspólna linia. No i też... To jest warte około 250-300 zł. Coś takiego. Daliśmy za to... 16 zł. To jest koszulka z lat 9, z początku z lat 90. Jak widać z motywem religijnym The Witness, znaczy świadek. I koszulki z motywami religijnymi, biblijnymi warto generalnie brać, bo, że tak powiem, na rynku wtórnym osiągają ceny około 40-50 dolarów. Więc jakieś 150 zł do przodu. To jest koszulka z trasy z 2004 Avril Lavigne. No i właśnie warto tutaj wspomnieć, że koszulki vintage to nie tylko lata 90, ale już początek lat 2000. Również łapie się już jako vintage. To już są rzeczy, które warto brać, już osiągają jakąś tam cenę. Też jest podobnie jak poprzednia, jakoś też 40-50 dolarów, więc... Kupione za ile? To było jakieś 6 zł. No i jest warta też, liczmy jakoś 150 zł. Tu już mocniejsza rzecz. To jest też koszulka już z początku 2000, 2002 rok. Koszulka z trasy Alice Cooper. Ma wady, ale tymi wadami wady w przypadku vintage one mają bardzo małe znaczenie, bo kolekcjonerzy i takie kupują. Mimo rozpróć, mimo wad, tu będzie rzecz jeszcze bardziej rozwalona za chwilę. Ta koszulka, z racji, że to można powiedzieć, że praktycznie jest full print, bo nadruk jest bardzo duży, no tu już można celować jakieś 150 dolarów, czyli jakieś 500 zł na czysto dla nas. No i warto dojrzeć, że ona była na wagę. Kosztowała jakoś 6 zł. Kolejna rzecz, oczywiste nawiązanie do Calvin Klein Jeans. Ogólnie koszulki z... to też jest początek, jest końcówka lat 90. w zasadzie, czyli początki serialu. Jeszcze kreska nieco inna na tych właśnie koszulkach na bazie Redwood. Ale koszulki te z lat 90. z początku 2000 Simpsonów warto też kupować, bo one osiągają jakieś też 60, 70, nawet 80 dolarów, więc myślę spokojnie 200 dla nas. Kosztowała jakieś 6 zł. Kolejna koszulka to już jest 97 rok. Zespół wszystkim znany Aerosmith ze Steve'em Taylorem na wokalu. I to jest z trasy Nine Lives. Kosztowała 7 zł. I to jest też około 100 dolarów, można powiedzieć, za tą koszulkę można dostać. 120 nawet. 120, można spokojnie liczyć 350 zł za nią dostaniemy. To już dosyć ciekawa rzecz. Bardzo ciekawa rzecz. Też to jest początek 2000. To jest zespół Entombed. Jest to zespół death metalowy. Ogólnie z tymi zespołami death metalowymi jest tak, że one niekoniecznie są może powszechnie znane, ale warto je znać i mają takich dosyć zagorzałych fanów swoich. I mają specyficzny klimat, którego też nie da się jakby nie zauważyć. Nie znałem tego zespołu, ale od razu wiedziałem, żeby to grać. I to jest 2004 rok. Tak. Tą bluzę, mimo tych wad, mimo że ona tutaj jest rozpruta, ma grawkę, ma obcięte rękawy, w dalszym ciągu ja miał wycenić spokojnie na 200-250 dolarów, co daje jakieś 700 zł spokojnie zarobku dla nas. Kolejna bardzo mocna rzecz. Piękna. Tym razem ze skandynawskiego towaru. Za 18 zł. 18 zł. To jest koszula Gianni Versace z lat 90. I ta koszula też, no z daleka wydawało się, że to jest biała koszula, jednak pod światło okazało się, że ma taki właśnie... Ona jest w deseń, cała w taki deseń, trochę kwiatowy może, ciężko powiedzieć. Oczywiście meduzy na guzikach. No i te koszule też osiągają bardzo wysokie ceny, bo koszule męskie z takich właśnie już z deseniem, bo nie jest to zwykła biała koszula. To jest już też kwestia 300, nawet 400 dolarów, więc te jakieś... ciekawsze, jedwabne, całe w printy, nawet i po 1000 dolarów. Tak, więc to myślę spokojnie można liczyć za 1000 zł. Kolejna rzecz... to jest Dunhill. Dosyć niszowa marka. Niszowa marka. Generalnie to nie jest jako taki dom mody, to jest po prostu coś jak Max Mara, to jest tylko, że męskie ciuchy robi. To jest ogólnie po prostu luksusowa galanteria skórzana, również koszule, marynarki. I to jako to, że to jest tlen, dobry materiał, który ma też rzeszę spalenników. No to możemy to śmiało ocenić na około 60 dolarów, więc 200 na czysto dla nas. Teraz damskie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest sweter marki Dagmar. On nowy kosztuje około... Około 1000 zł. Myśmy go kupili za... 4? 4. I pójdzie za około 200 zł. Liczmy 200 na czysto. Warto dodać, że to jest właśnie mało znana marka, bo to jest marka skandynawska. Tak, warto się interesować markami skandynawskimi, bo są bardzo dużo warte. Kolejna rzecz to już Wiktoria będzie musiała przymierzyć, bo to jest po prostu przepiękne. Tak.
Jest to sukienka. To taki gradient jakby przechodzący. Marki BCBG Max Aria. I w ogóle jest ta sukienka nowa z metkami. To się rzadko zdarza. Ona kosztuje około 1000 zł, może nawet troszkę więcej, z racji, że to jest maxi sukienka. Kosztowała jakieś... Ojej, na wagę! 13 zł. 13 zł, tak, dokładnie. Jest leciutka, jest duża, więc bardzo lekka. Tak. Print każdemu chyba znany. Koszula Burberry, damska eska, niestety za Wiktorię jest za mała. No niestety. Też znaleziono razem z... Wisiała w zasadzie obok overshirtu Ricka Owensa, też wczoraj. Nowe wiadomo, nowe kosztują no, około 1000 zł, 1200. Z drugiej ręki myślę, że spokojnie 400 wydają, dostaniemy coś takiego. No, może coś 400 zł. Kolejna koszula jest marki Carlo Colucci. Pewnie niektórzy z was znają ich piękne swetry. Słynne z właśnie kolorowych splotów, ale firma robi też inne ubrania, między innymi też damskie. No i taka koszula full print, myślę, że też spokojnie ze 150 zł czy no, takiego. Spokojnie. A daliśmy za nią ładne. Ile? To było na wyprzedaży za 2 zł. 2 zł. Kolejny sweterek, jest to Sibey Chloe. Starsza linia, tak, warto podkreślić. Ale też firma słynie ogólnie z dzianin, ma piękne logowane guziki. No wiadomo, że cena nowego to powyżej no, 1200-1500 może nawet. Ale z drugiej ręki też osiągają dosyć duże ceny, bo za połowę tego spokojnie sprzedamy. No słuchaj, myślę, że sprzedamy to za około 400-500 zł. Myślę, że 400 zł dla nas spokojnie. No. Kolejną firmę poznaliśmy w sumie dopiero teraz. We wtorek. Wiktorię zaciekawił również deseń, trochę podobny jak w koszuli tak, Versace. Tak, bardzo, bardzo podobny. No i sam skład jest ciekawy, bo to jest jedwab z lnem i firma nazywa się Armand Ventilo. Jest to też firma bardzo droga. Drugiej ręki? No myślę, że 200 zł za nią dostaniemy. Spokojnie. Szczególnie za ten super skład. Kolejnej firmy chyba przedstawiać nie trzeba. Jest to Weekend, Max Mara, linia Weekend. I to są właśnie wszystkie znalezione przez nas rzeczy. To jest charakterystyczne, takie geometryczne, właśnie proste wzory. To jest charakterystyczne właśnie dla linii Weekend. To jest właśnie tańsza linia marki Max Mara. Tak. Ale myślę, że bluzeczka ta 50 zł, ta 100 zł. I kiecka z 150-200, około tego. No to liczmy 350 do przodu na tych trzech rzeczach. Kolejna rzecz jest już z głównej linii Max Mary. Jest to jedwabna bluzka. Koszula, bluzka, coś takiego. No i taki top myślę, że można sprzedać też spokojnie już za 200-250 zł. No a kupiona dzisiaj za jakieś 4 zł. Tak. Kolejna rzecz od marki Versace, tym razem z linii Versus. Jest to też linia z lat 90, tak. Warto podkreślić. I ma takie właśnie przezroczyste takie jakby rękawki. Rękawki i to jest, tutaj jest, plot już jest dzianina po tej stronie. No wartość takiego sweterka to myślę około 150-200 dolarów. No mniej więcej, można powiedzieć 500 na 300, bo no, to już gruby vintage. Kolejna rzecz, ale to już rzecz w sumie, która dzisiaj znalazłem, to na damskich podkoszulkach i z reguły sieciówek w ogóle nie bierzemy, sieciówek unikamy z racji wiadomo, że to jest generalnie niskiej jakości. No i to jest rzecz, z którą możesz też każdego na ulicy spotkać, ale tam mi po prostu rzekła, bo to jest Space Jam, kosmiczny mecz, czyli kultowa kreskówka kinowa, w zasadzie wersja kreskówki z lat 90. I no dosyć fajne. Po prostu mi się to spodobało, kosztowało chyba ojej, 4 zł. 4 zł. Jakoś bardzo tanio. Na pewno będzie chodzone. A teraz przechodzimy do trzeciej kategorii, czyli rzeczy dla was. Wielu z was w komentarzach pisało, gdzie możecie kupić nasze rzeczy. Oczywiście wysyłałem wtedy link do naszego Grail. Zawsze w opisie możecie u nas go znaleźć. Zobaczcie też, napiszcie do nas, oczywiście sprzedamy wam to taniej. Albo jak czegoś szukajcie, to po prostu piszcie do nas na Messenger czy Facebooku, to... My to znajdziemy. Też coś znajdziemy na was. No, pomożemy. Generalnie naszła nas też taka refleksja nad tym, żeby umożliwić wam obejrzenie naszych rzeczy, jak też zakupienie za rozsądną cenę. Więc od 24 maja, od poniedziałku, będzie jak po południu w zasadzie już? No tak. Wykupiliśmy stanowisko na Bazarze Miejskim w Warszawie, na ulicy Marszałkowskiej. W Śródmieściu. Stanowisko B060. To jest nasze stanowisko od poniedziałku 24 maja. I będzie tam ono czynne przez miesiąc. Tak. Może dłużej, jak się wam spodoba. Ale robimy to specjalnie dla was. To może zaczniemy od dosyć ciekawej rzeczy, jaką są podkolanówki Christian Dior. 3 sztuki. To koszula pięknym printem z obu stron i nie tylko po na rękawach. Na rękawku.
z jaguarem, egzotyczne zwierzę. Bardzo piękna vintage rzecz za 90. Kolejne bliźniacze perełki. Z filmu Księga Dżungli. Disneya. No, dwie kamizelki kolorowe. Jedna S-ka, druga M-ka, ale w zasadzie one. No, podobnie. One nie odbiegają od siebie, tak. Nie dziwię się, jak jedna osoba je kupi. Kolejna rzecz to koszulka z 2007 roku z takim militarnym akcentem, bo to jest koszulka inspirowana amerykańskimi Marines z takim bulldogiem. Taka pieskowa, dobrze mówię? No. Taka pieskowa kolorystyka. Dosyć ma taki fajny urok w sobie. Vintage. Kolejna rzecz to long sleeve od znanego i lubionego meksykańskiego browaru. Koronę. Maciek, pozdrawiam, wiem, że lubisz. No i też na pewno znajdzie swojego fana. Tak, coś takiego właśnie może skate'owego ma w sobie? Te rękawki takie? Tak, takie typowe no. Lata 90 i dzieciaki skate. A jest to rok 2004. Tak. Kolejna rzecz to taki ciekawy tie-dye z amerykańską haftowaną flagą. Kolejną rzeczą jest jersey. W sumie ciężko mi było znaleźć drużynę w ogóle, jaka to jest, ale ten pingwin od razu, kiedy go zobaczyłem, wiedziałem, że tak, ten pingwin z przodu nas urzekł. Jest super, bardzo fajna jest. Niestety za niski jestem, żeby takie rzeczy nosić, ale nosiłbym. No to jest na wysokiego chłopaka, po prostu, albo... Sukienka też, nie mam dzisiaj obok niej obojętnie. Ta piękna maxi sukienka vintage. Kwiaty. Vibe jak z lat 70. Trochę hipisowska bym powiedział. Piękna rzecz, Wiktoria, to się w nią przebierzesz. Tak, będziecie mogli zobaczyć mnie w niej. Kolejna rzecz. Uch, ciężkie to jest. Czy to jest kimono? To jest. Wygląda jak jakiś tradycyjny strój, coś takiego. Nie wiemy do końca, co jest to jest. Jest to bardzo ciężkie. Może napiszecie w komentarzach. I ma w ogóle tu jeszcze tyle tego materiału. Uff. Też postaram się jakoś zmierzyć to. Nie wiem, czy się uda. Ale leci dla was. Kolejna rzecz to jest koszulka z 2007 roku Rogera Watersa, czyli członka oczywiście Pink Floyd. I to jest z trasy koncertowej. Rozmiar XL. No i też leci do was. Vintage Half Zip od Levi'sa. Levi's? No dosyć taka fajna, klimatyczna koszulka. Kosztowała bodajże 3 albo 4 złote. Ma materiał taki dosyć gruby, jak w niektórych takich... Jakby bluza, longsleeve, tak, coś takiego. Bluza, no. Z krótkim rękawem, tak bym powiedział. Przepiękna koszula. To jest też skandynawska, jest Oscar of Sweden. To jest skandynawska marka. Bardzo w ogóle ładnie wykonane jest. Tak, mamy metalowe takie guziczki. Bardzo piękna rzecz, też z lat 90. I teraz to, na co niektórzy też czekali. A kolega pytał, kiedy pokażesz Nike? Robert, pokazuję Nike. Specjalnie dla ciebie. Pierwsze. Z lat 2000. Bluza Nike. W ogóle chyba wszystkie są. Te już będą z lat 90, to będą już starsze metki, ale są praktycznie, można powiedzieć, ten sam motyw. Już grany od X lat, czyli spellout tak zwany, czyli... nazwa firmy i pod spodem znak, czyli służ, łyżwa. Coś czuję, że szybko znikną szybko z kółek. Szybko oj szybko. Jeszcze takie Adaśki. Identyczne. Z 90. Ten sam rozmiar nawet, to jest jakiś XL. Tak. Duże. Tak, dosyć takie fajne, klimatyczne. Tak. Jeszcze taki po drodze. No i tu będą dwa stare Nike. Początek lat 90. No te kolory takie piękne po prostu. To ma klimat. Tak, po prostu klimat sam sobie. Wiem, że na to ludzie polują. Tak. Będzie dostępny. Leci do Warszawy. Koszula. Obok takich koszul też nigdy nie przechodzimy obojętnie. No po prostu ludzie szukają takich koszul właśnie. No też jest czadowe po prostu, jest super ciekawe. Z motywami też azjatyckimi, z motywami smoków, tribal, czy też mangi. Smoki. Czy anime, takie właśnie, tak. Takie klimaty. Kolejna koszulka też z motywem amerykańskim. Bluza. Tak, to jest bluza z orłem. Pisem Nevada 1947, nie jest to rok powstania niestety tej bluzy, jest lat 90. Jest fajny, ale też myślę, że ty szybko znajdzie fana. Kolejną rzeczą są spodnie Acne. Acne w ogóle robi super spodnie, jeśli chodzi o noszenie. Można je nosić wiele lat. One się nie przecierają, jak to jest z sieciówki. Z sieciówek też kupowałem spodnie, ale z Acne są naprawdę... Warto zainwestować. Super. Kosztowały i dzisiaj je kupiliśmy w ogóle. Tak, 8 zł. 8 zł zdaje się też. Ja mi na pewno sobie zostawił, ale to jest 32, czyli już mój rozmiar schudłem. Ale to jest 34 w długości, więc ona mnie za długie. To jest na chłopaka 1,70+, ale też szybko znajdą nabywcy. No i ostatnia rzecz dla was, nie ostatnia, bo my pokażemy tylko część, będzie ich oczywiście o wiele więcej, ale z tych, które pokazujemy, to jest ostatnia, to jest koszulka... Przedostatnia. Jeszcze na koniec zostanie jedna specjalna rzecz. To jest kamizelka Jagermeister, czyli znany i lubiany specyfik, który ma wielu fanów, zarówno jeśli chodzi o spożywanie, jak i
noszenie gadżetów, czy też koszulek. No i tu ma hafcik, z tyłu ma oczywiście jelenia z krzyżem, też szybko poleci. I teraz ostatnia rzecz, ręcznie robiona taka vintage torebeczka. Cała z koralików. Właśnie, tak. Jest taka dosyć ciekawa, myślę. Oryginalna. Telefon i kosteczki wewnątrz wejdą. No i fajnie w sumie, że ona fajnie, taka że widać, jest transparentna. To jest coś trochę ukłon właśnie tych transparentnych torebek. Plażowa torebeczka, tak. Coś takiego. Też trochę hipisowska, nawet powiedział. I te rzeczy, które właśnie pokazaliśmy wam i dużo, dużo innych ciuchów znajdziecie u nas na stanowisku. Będziecie mogli zmierzyć, dotknąć, będziecie mogli kupić. Spodoba się wam. Postaramy się dobrać jak najfajniejsze i ciekawe rzeczy. Kolejny odcinek już za tydzień. Będzie to, jak mówiłem, poradnik albo vlog, jak kto woli.